Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj uczestniczymy w trójkę. Marek Nowak po mojej lewej stronie, Jacek Wrzos, okręg pierwszy, pozycja druga. Po prawej stronie Jarosław Boryń, okręg pierwszy, pozycja trzecia. Dzisiaj będziemy mówić o bardzo ważnym dla gminy, dla mieszkańców, dla nas szczególnie problemie. To jest problem w ogóle szpitala. Głównym celem, na którym chcielibyśmy się dzisiaj skupić w czasie naszego spotkania, jest zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców Krucząca. Dość szczegółowo przygotowaliśmy się do dzisiejszej konferencji, ale myślę, że życie pisze najlepsze scenariusze. I chciałbym Państwu następnie opowiedzieć historię, która miała miejsce wczoraj, a jednocześnie też wytłumaczyć mój może mało medialny wygląd dzisiejszy i podbite oko. Wczoraj wieczorem, robiąc zakupy w jednym z dyskontów grudziąckich, wychodząc już z tego marketu, usłyszałem wołanie kasjerki: łapać złodzieja. Stanąłem na drodze mężczyźnie, który chciał ukraść parę produktów z tego dyskontu. Wywiązała się mała awantura, bo pan był bardzo agresywny. Zanim udało się go spacyfikować, dostałem drobnego uszczerbku na zdrowiu. Pamiątka. Na szczęście przy pomocy innych klientów udało się pana spacyfikować, poczekaliśmy na policję, przyjechało pogotowie, które udzieliło mi pierwszej pomocy medycznej, za co bardzo serdecznie dziękuję ratownikom, po czym policjanci zasugerowali, żeby sprawa miała dalszy tok, że powinienem pojechać na SOR i zrobić obdukcję. Zgodnie z sugestią panów policjantów pojechałem na Grudziącki SOR, chcąc wykonać taką obdukcję. Była godzina po 22:00, tam usłyszałem szczerą odpowiedź: przepraszam, my takich obdukcji nie wykonujemy. I to można powiedzieć wszystko na temat tego, jak mieszkańcy Grudziądza mogą czuć się zabezpieczeni zdrowotnie. Ale badanie? Nic. Badania też odmówiono. Odmówiono badania. Dostałem informację, że mam to zrobić w dniu kolejnym na ulicy Waryńskiego. Tak mogą się czuć bezpiecznie mieszkańcy Grudziądza. Po wypadku. Wracając do historii. W 2018 roku, kiedy prezydent pan Glamowski przejmował szpital, dostał szpital pełni funkcjonujący i zabezpieczający mieszkańców Grudziąca. To było ponad 35 oddziałów, to było ponad 1000 łóżek, to było ponad 50 poradni. Przez te wszystkie lata myślę, że ten poziom zabezpieczenia diametralnie zmalał. Mowa tutaj o likwidacji oddziałów, łóżek, o zmniejszeniu ilości łóżek na oddziale wewnętrznym, o likwidacji łóżek na oddziale pediatrycznym, gdzie wiemy, że klimat się zmienia, gdzie sezony zachorowań wirusowych, chociażby na SRV, są coraz dłuższe i coraz częstsze. I rodzice, którzy mieli ten problem i niechlubną przyjemność być ze swoim dzieckiem w okresie lutego tego roku na oddziałach pediatrycznych, wiedzą, jaki był ścisk, jaki był tłok, jaki był brak warunków higienicznych. Czy pacjenci mogą czuć się bezpiecznie? Zdecydowanie dzisiaj nie. I temu trzeba powiedzieć stop i temu trzeba powiedzieć kres. Dlatego uważamy, że to powinno się zmienić diametralnie. Mieszkańcy powinni się czuć bezpiecznie. Pytanie, jak to zrobić? My wiemy, jak to zrobić. Już raz to zrobiliśmy. Więc jesteśmy przekonani i przygotowani do tego, jak odbudować to, co było i to, co może być. Mówi się wiele o tym, o kadrze medycznej. Że nie ma kadry, że młodzi nie chcą przyjść. Nie ma się co wcale dziwić, bo w czasie, kiedy szpital został przekształcony na szpital covidowy, wielu specjalistów po prostu odeszło. A wiemy, że profesja medyczna to jest taka profesja, gdzie mamy zależność mistrz i uczeń. Jeśli mamy mistrza, to młodzi przyjdą, bo będą chcieli się uczyć od tych mistrzów. Jeśli mamy nowe technologie, których w szpitalu dzisiaj brakuje, to by młodzi przyszli. Brakuje sztucznej inteligencji, brakuje robotyki, brakuje telemedycyny, teleopieki i innych technologii medycznych, procedur medycznych, które jeśli będą w tym szpitalu funkcjonowały, to młodzi przyjdą, aby się uczyć. Chciałbym też Państwu puścić jeden z przykładów, ponieważ zrobiliśmy mały test, jak działa nasz szpital. I chciałbym Państwu puścić małe nagranie. Co prawda jest audio, ale myślę, że ono oddaje w 100% funkcjonowanie naszego szpitala. To jest przykład tego, jak działa rejestracja w Grudziąckim szpitalu. Witamy w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym imienia doktora Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. W
celu zapewnienia wysokiej. Wszystkie rozmowy mogą być nagrywane. Jeżeli rejestracja do zespołu poradni ginekologicznych, wybierz 1. Rejestracja do poradni chirurgii ogólnej dla dzieci, ortopedycznej dla dzieci. Przepraszamy, w tej chwili wszystkie linie są zajęte. Aktualnie Państwa rozmowa jest 15. W kolejce przewidywany czas oczekiwania na połączenie wynosi 88 minuty. Dziękujemy za cierpliwość. Aż strach pomyśleć, jaki będzie termin na wizytę, jeśli ponad półtorej godziny trzeba czekać, aby dozwolić się do rejestracji. Powtarzając i reasumując, w szpitalu powinny nastąpić duże zmiany organizacyjne. Napływ doświadczonych lekarzy, napływ młodych lekarzy, którzy będą chcieli się uczyć, wdrożenie nowych technologii, nowych obszarów medycznych, badań klinicznych, które są szansą z jednej strony dla pacjentów na nowatorskie terapie lecznicze, a z drugiej strony dostęp do wiedzy dla lekarzy. I ostatni aspekt. Uważamy, że w dobie wysokiej inflacji powinniśmy w jakikolwiek sposób ulżyć mieszkańcom naszego miasta i pacjentom. Dlatego uważamy, że dzisiaj już parking szpitalny, który się zaamortyzował i który nie generuje wielkich kosztów, powinien być przekształcony na parking bezpłatny. I to jest nasze zobowiązanie wobec pacjentów, wobec mieszkańców Grudziądza. Takie obdukcje były wykonywane. Wynika to wprost z przepisów. Nawet na stronie Ministerstwa Zdrowia jest informacja, gdzie można obdukcję wykonać. Tą obdukcję można wykonać w POZ-cie, w szpitalnym oddziale ratunkowym, jeśli jest taka nagła potrzeba. Może być wytłumaczenie, że szpitalny oddział ratunkowy to jest ratujące życie, a tutaj zagrożenia życia jako takiego ktoś patrząc nie stwierdził i może to z tego wynikać. Ale po konsultacji z lekarzem, którą też odbyłem zanim pojechałem na ten SOR, sam lekarz zasugerował, że obdukcja powinna być wykonana w dniu zdarzenia, ponieważ ona jest jedynie wtedy miarodajna. W innym wypadku może zostać podważona ewentualnie później na drodze sądowej. Razy twarzowo-czaszkowe z punktu mojego widzenia jako chirurg dziecięcy bywały tak, że dzieciak biegał, latał, a za pół doby, za 12 godzin był już dzieckiem umierającym. My nie wiemy po uderzeniu, co się dzieje z tkanką mózgową. Odsyłanie pacjenta jest po prostu niezgodne nawet z przysięgą Hipokratesa, z zasadami wszelkimi. W ogóle na ten temat nie powinniśmy mówić. Mieszkańcy są bezpośrednio zagrożeni, a pan prezydent nie wyciąga wniosków przez 5 lat. Bardzo proszę pana Jacka Brzosa o zabranie głosu. Dzień dobry państwu. Jak już słyszeliśmy, tą sytuację w szpitalu obecnie można skwitować pytaniem, skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? I to, jak słyszymy, nie tylko chodzi o infrastrukturę szpitala, ale też o zakres świadczonych usług medycznych. Współpraca ze szpitalem w ramach moich obowiązków jako dyrektora Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim rozpocząłem w 2008 roku od pierwszego projektu związanego z wyposażeniem pracowni hemodynamicznej. Potem były kolejne projekty, jak system dystrybucji leków, budowa oddziału psychiatrii, wyposażenie SOR, czy ostatni projekt z 2018 roku związany z oddziałem anestezjologii intensywnej terapii i centralnej sterylizatorni. Od 2008 do 2018 roku zrealizowaliśmy projekty wspólnie, pozyskując ponad 60 milionów złotych na inwestycje warte dobrze ponad 80 milionów. Jeżeli spojrzymy na informacje, które są powszechnie dostępne, od 2018 roku tak naprawdę szpital nie pozyskał żadnych źródeł unijnych. Jest informacja o tym, że z budżetu covidowego dostał jakieś pieniądze, no ale to była inna sytuacja i Państwo wiedzą, z czym to było związane. W przestrzeni publicznej jest coraz więcej opinii, z których wynika, że za dyrektora Marka Nowaka szpital generował stratę, ale pacjenci mogli czuć się bezpiecznie, bo był wyposażony w nowoczesny sprzęt, bo nie były zamykane i ograniczone oddziały.
W tej chwili dług rośnie, a jak chociażby słyszeliśmy przed chwilą, tej gwarancji mieszkańcy i pacjenci mieć nie mogą. Oddziały są zamykane, pacjenci są często odsyłani, a dług rośnie cały czas. Czyli tej zależności nie widzimy w tej chwili w stosunku do zaciąganych kredytów, a do rosnących czy poprawiającej się jakości obsługi pacjenta. Oczywiście przypomnijmy, że mówimy o usługach publicznych, bo zarówno ochrona zdrowia, jak i chociażby pomoc społeczna, transport publiczny, kultura, to są wszystko usługi publiczne. One z zasady nie są usługami, które generują przychody. To tak samo jak spojrzymy, żeby daleko nie szukać. Deficyt budżetu miasta tylko na ten rok to ponad 20 milionów złotych, bo to są usługi publiczne. Budżety samorządów dopłacają do usług publicznych, ale ich zadaniem i obowiązkiem jest dbanie o wysoką jakość tych usług publicznych. I tak właśnie powinna wyglądać rola miasta, według nas, jako podmiotu tworzącego szpital. Dbać o wysoką jakość usług publicznych, dbać o szeroki zakres świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, dla mieszkańców i tak, żeby zabezpieczyć mieszkańcom każdej chwili potrzeby ochrony ratowania i ochrony życia. I to będzie nasz priorytet, żeby mieszkańcom zapewnić pełen zakres usług społecznych na najwyższym poziomie. Jak Państwo widzieli pokrótce, Panowie przybliżyli obecny problem szpitala. Natomiast ja się chcę trochę odnieść do historii. Dlaczego dzisiaj polityka lokalnej Koalicji Obywatelskiej, Pana Prezydenta, wygląda tak, że ten szpital jest ścieśniany, skracany, zamykany. Nie bierze się to znikąd, bo w 2020 roku szef lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej, pan Tomasz Lenz, biorąc udział w tak zwanym okrągłym stole w obecności pana Ryszarda Bobera, senatora, pani posłanki Joanny Szering-Wielgus, pana posła Tomasza Lenca, pana posła Tomasza Szymańskiego, przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, wojewody, Związku Miast Polskich, posła Giżyńskiego i prezydenta Grudziądza. Poseł napisał powyższe słowa po zaciągnięciu informacji w trakcie odbywającego się w Grudziądzu okrągłego stołu. Jakie miał miejsce w poniedziałek, to jest data z 2020 roku, 21 stycznia. Myślę, że Szanowni Państwo, to trwa do dnia dzisiejszego. I tak, pan poseł Tomasz Lenz, gdzie internauci byli zszokowani szczerością posła, wyniósł to z tamtego okrągłego stołu. Pan poseł pisze, trzeba zlikwidować kardiochirurgię, bo jest za droga w Grudziądzu. Co to znaczy za droga? Pacjentom się nie należy? Trzeba zmniejszyć ilość metrów szpitala, a resztę wynająć. I na końcu mówi, po prostu żegna się wszystkim, z wszystkimi i mówi z Bogiem. Nic z tego nie rozumiem. Albo z Bogiem, albo bez Boga, albo do ludzi, albo bez ludzi, albo przeciwko ludziom. Ja nie będę się nad tym dalej pastwił, jest to po prostu mało eleganckie i niesmaczne. Natomiast uważa Pan, że to jest realizacja tego planu w tej chwili przez prezydenta Grudziądza? Ja myślę, że to jest realizacja dzisiejsza, to jest realizacja tego planu, który tam powstał przy okrągłym stole, no bo ja tam nie byłem. Ale skoro wierzę, że pan Lenz, pisząc takie słowa, no chyba nie kłamał. No bo skądś musiał to wziąć? No wziął stamtąd. A to jest po prostu nie ja pisałem, tylko jest na poście na Facebooku Tomasza Lenca, posła na Sejm.
I widocznie ta lokalna polityka Platformy Obywatelskiej idzie w tym kierunku. Szpital za duży, szpital taki. Ale ona nie bierze się równie znikąd, bo tak naprawdę część i całe serce pana Lenca to jest w Toruniu. I to jest okres, gdzie się budował szpital w Toruniu. Szpital w Grudziądzu i Grudziądz przeszkadza politykom. Najlepiej jakby go nie było. Toruń, Bydgoszcz, dwa bratanki. Nikt poza tym to musi się wykłócać. Włocławek, Inowrocław, Grudziądz. Byłem w sejmiku i wiem jak to jest. Wiem ile kosztowało zdrowia na projekty i zachodzenie i przekonywanie wszystkich, że projekty w Grudziądzu też są potrzebne. Szanowni Państwo, myślę, że szpital powstał dzięki życzliwości wielu ludzi. To nie jest tak, że Nowak przyszedł i Nowak budował. Natomiast jeszcze raz bym chciał, żebyśmy wszyscy się zrozumieli, że szpital ma dwa budżety, miał i ma. Ten inwestycyjny i ten medyczny. Medyczny to jest z Narodowego Funduszu Zdrowia. Z Narodowego Funduszu Zdrowia nie wolno budować szpitala. Trzeba leczyć i to, co przy leczeniu, czyli płacić za leki pacjentom, pensje, etc. Wszystko, co dotyczy leczenia. Natomiast buduje się szpital albo ze środków centralnych, albo europejskich. Na szpital w Toruniu znalazły się pieniądze europejskie. Ja trafiłem na odważnych ludzi, między innymi na prezydenta Malinowskiego, który mówi, no trudno, jak dostaliśmy te pierwsze 100 milionów, a później po prostu trzeba było dokończyć budowę szpitala, bierzemy kredyty. Szanowni Państwo, to nie jest dług. Dług wynika z hejtu. Z hejtu, który pan Glamowski przeciwko mnie przy wyborach i na użytek wyborów 5 lat temu wystosował. Myślę, że historia jest dłuższa i nie będę, chociażby możecie się Państwo zainteresować, za co przestał być przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów, ale to nie dotyczy szpitala, to chociaż trochę. Natomiast jeżeli chodzi o szpital, mamy wystąpienie Izby, Najwyższej Izby Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie pod względem legalności, gospodarności i czytelności ocenia działalność szpitala w kontrolowanym zakresie, czyli budowa szpitala w Grudziądzu. Inwestorem bezpośrednim kontrolowanego zadania była i jest gmina miasta Grudziądz. Miasto Grudziądz, nie szpital. Z drugiej strony mamy tutaj pieczątkę, bo trzeba było też, prawda, ABW. Co my mamy? Wszystkie zaplanowane inwestycje wynikały z planów medycznych, akceptowanych oraz aprobowanych przez władze miasta i pana prezydenta, Radę Miejską, Radę Społeczną. Dlatego ja im dziękuję za odwagę. Natomiast pan prezydent Malinowski zatwierdził 444 miliony na budowę szpitala. Również zatwierdził pan Malinowski, czyli po prostu prezydent, właściciel szpitala. Zatwierdził 1239 łóżek w programie medycznym. Wszystkie zakupy były przede wszystkim zatwierdzane przez prezydenta. Wszystkie, nawet lampa operacyjna, 2 sztuki. Wszystko. I proszę Państwa, pożyczkę 150 milionów, proszę bardzo, wzięły grudziąckie inwestycje medyczne. I im też dziękuję za odwagę i za to, że po prostu mogły wziąć na swoje barki, bo pozwoliły i wzięły kredyt na budowę szpitala. No i co my tu mamy na końcu? List otwarty do pracowników pana Macieja Glamowskiego. Ja już nie będę się nad tym pastwił, bo nieraz mówiłem, ale wyobraźcie sobie Państwo coś takiego. Jest rzeczą oczywistą, że grudziącki samorząd musi w sposób szczególny dbać o dobro i los szpitala. Nie dopuszczam możliwości zamykania jego oddziałów szpitalnych, pracowni, ani żadnych pozamedycznych aspektów jego działalności. Gdzie jest dzisiaj stołówka? Ja już nie będę dalej mówił, bo to po prostu jest obraźliwe nawet i dla tych, którzy słuchają. Rada Miejska jako organ
założycielski, czyli właściciel oraz prezydent są zobowiązani do zapewnienia personelowi lecznicy odpowiednich warunków pracy, poziomu wynagrodzeń, gwarancji ich terminowej wypłaty. Koniec, kropka. Natomiast, szanowni państwo, bym prosił o chwilę uwagi. Tak się zastanawiałem, ale myślę, że to są moje przemyślenia wieloletnie. Jestem lekarzem, chirurgiem dziecięcym. I ilu ludzi cierpiało, czasami umierało, gdy nie było nowoczesnej aparatury i metod leczenia. Były takie czasy, nie wiedzieliśmy, co zrobić. W starym szpitalu w Grudziądzu była bardzo dobra kadra. Miała wiedzę, doświadczenie, miała mistrzów, można było się uczyć. Ale brakowało nam nowoczesności. Tu, w Grudziądzu, tu nie było dobrych warunków do leczenia ludzi. Tutaj był szkodliwy przemysł, jak pamiętam. Tu była dobra i oddana kadra medyczna. Tu była odwaga ludzi w ratuszu, w szpitalu i mieszkańców, żeby dokończyć w końcu ponad 20-letnią budowę szpitala. Dzięki im wszystkim, ja im serdecznie dziękuję. Jestem z nich i z siebie dumny. Tak jak podpisywał to prezydent Malinowski. Podpisywała to pani Przybylska, będąca szefową Grudziąskich Inwestycji Medycznych. Wielu ludzi, wielu mieszkańców, wielu urzędników. Dziękuję serdecznie panu Jackowi za to, że wspomagał nas i uczył nas pisania wniosków europejskich. No, dziękuję panu Jarkowi, który po prostu zajął się całą informatyką, a przede wszystkim nowoczesnym systemem zarządzania. Ale zaciągnięte kredyty, bo jeszcze jedno, przez cały czas szpital miał dodatni wynik finansowy z tak zwanej działalności operacyjnej, tej medycznej. Natomiast oczywiście miał kredyty i będzie miał kredyty. A miasto, szanowni państwo, ponad 300 milionów, tak lekką ręką. I za co? I na co? Może na te banery? Może nie. Ja nie chcę tu nikogo obrażać, ani posądzać. Ale na co? A te spółki wszystkie, które mają kredyty, mają pożyczki, ponad albo około 400 milionów, czyli w sumie 700 milionów? Ja nie krytykowałem tego nigdy, bo myślałem, że to jest na rozwój. Ale jak to ma być taki rozwój jak inkubator przedsiębiorczości, no to ja przepraszam bardzo. Przede wszystkim zaciągnięte kredyty na budowę szpitala dzisiaj procentują. Czym one procentują? Odzyskanym zdrowiem i uratowanym życiem. Niech ktoś powie inaczej. Nie. Budował się szpital w Toruniu. I albo ktoś chce to zrozumieć, albo nie. To był wyścig być albo nie być szpitala w Grudziądzu. To był wyścig. Zobaczcie sobie państwo, czy dzisiaj ktoś, mając takiego prezydenta, dokończyłby budowę szpitala. Dlatego jeszcze raz mówię, to była odwaga ludzi tamtego okresu. Między innymi prezydenta Malinowskiego i wszystkich zastępców, urzędników w szpitalu, ordynatorów. Jeszcze raz im serdecznie dziękuję za odwagę. Byli też tacy, którzy głosili herezję, jak na przykład poseł Lenz. Że szpital za duży, że grudziądzanie mogą leczyć się w Toruniu lub w Gdańsku. A nawet ja uważam, że niektórzy się już zdążyli załapać i leczą się w klinice rządowej. Ale nie wszyscy. A co z pozostałą częścią społeczeństwa? Szanowni państwo, tyle czasu żyjemy z tym hejtem długu. To jest kompletny brak szacunku dla mieszkańców Grudziądza. Kompletny. Jestem lekarzem i ten prymitywny hejt, że zadłużyłem szpital, on mnie tylko wzmacnia. Panie prezydencie Glamowski i pana dwóch, ogarnijcie się trochę. Starajcie się żyć pięknie i z miłością. Służyć ludziom, a nie tylko sobie. Pozwólcie żyć innym bez stresu i o swoje zdrowie. Dbać.
Nie każdy pomyśli przez moment. W Grudziądzu zdrowie i życie przeliczane jest na złotówki. A ile już zapłaciliśmy za błędy polityków? Dziękuję Państwu za uwagę.